Przemek, coś to nie działa, nie szlifuje. O Jezu, a co na tak warczy? To co, panie, szlifujemy? No to szlifujesz. Ty szlifujesz. Zaraz coś zjebane, jako szesz kurwa fakcji, nie? Nie. Pacemaker się nie myli. Co najwyżej robi wyższe szlify. Tata, kiedy mi szlifuje stenozę? W tym odcinku. Bo szlifować każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, ale ja się wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent. Będziemy dzisiaj szlifować. Mamy tutaj 4 blanki. 2 full tangi z piły i 2 hideny. Zaraz wyjaśnię, o co tu chodzi. Zacznijmy od tego, że tak. Najpierw będziemy szlifować na szlifierce taśmowej. Będę robił to ja i będę szlifował z ręki, czyli bez przystawki. Potem szlifowanie z przystawki pokaże nam Przemek, a na końcu pokażę, jak to robiłem i czasem nadal robię, czasami nadal stosuję technikę szlifowania szlifierką kątową. I teraz tak, wszystkie noże są zmiękczone, żeby jak najłatwiej nam to szło. Te dwa przejechałem taśmą 120, tutaj troszeczkę niedokładnie, ale nie o to chodzi. Teraz wyjaśnię dlaczego. A te dwa zostawiłem takie lekko pociemnione, szare, zaraz po tym całym zmiękczaniu. A to po to, żebym lepiej widział, jak mi się układa linia szlifu po grubym papierze 40. Dla kogoś, kto nie ma wprawy, może być to istotne. Dla mnie by nie było, ale ja to tak specjalnie zrobiłem, żeby wam jak gdyby pokazać. Dzięki temu będę widział większą różnicę. Będzie mi grało światło na szlifie i na płazie. No, a dlaczego zostawiłem tutaj tak? Polecam zostawianie w ten sposób, czyli jak gdyby niewyciętego hidena. Po to, żeby łatwiej było ten nóż trzymać przy szlifowaniu, zarówno przy szlifowaniu z ręki jest lepsza kontrola, łatwiej go, jest szerszy i łatwiej nim sterować. I tak samo do przystawki, jest to po prostu, ułatwia to zamontowanie noża do przystawki. Widzicie, ładne podcięcia, pilniczkiem zrobiłem, żeby nie było, że wam każę tak robić, a sam tak nie robię. Ten już jest gotowy, tak to wychodzi po wycięciu. No, tutaj mamy full tangi. Także co, no trzeba jeszcze może przygotować od strony krawędzi tnącej, czyli zamalować i wyznaczyć środek. Zaraz pokażę, jak to robię. Teraz patrzcie, zamazałem sobie, aby łatwiej odznaczyć ten środek krawędzi. Możemy użyć do tego wiertła. Z wiertła też można zrobić sobie takiego ala punktaka. Jest to po prostu najtańszy, najszybszy sposób, żeby zrobić coś do zaznaczania. No i oczywiście możemy przyłożyć i przeciągnąć tym wiertłem. Aczkolwiek według mnie jest to gorsza metoda, jedna z dwóch. Lepiej wiertło zamocować. Zamocować ściskiem i przesuwać nożem.
i przeciągamy drugą stronę. Widać? Widać. No. Wiertło oczywiście musi być dobrane do grubości blanka. Nie musi być idealne, ale ażeby było chociaż w przybliżeniu tak jak blank. Jeżeli ten ma około 3-8 mm, to czwórka, 3,5 będzie się do tego nada. Trójka od biedy też, ale lepiej coś bardziej zbliżonego. Powstaną dwie, po przeciągnięciu w jedną stronę, w drugą stronę powstaną dwie kreski. Mhm. I one nam wyznaczają środek grubości tego blanka. A dlaczego nie tak? Dlatego, że jeżeli sobie będziemy używali tej strony wiertła, ona się może nam przekręcać. No wiesz, dobrze naostrzysz. No właśnie, a poza tym nie wiadomo, czy dobrze zrobimy, czy idealnie równo zrobimy tutaj środek. Wymierzymy i wtedy po prostu wiertło się nam może przekręcać. No. Przez to będzie ta nam linia trochę falować. Dlatego lepiej wiertło unieruchomić, tak jak tutaj ściskiem, i przeciągnąć w ten sposób. No i właśnie, i tak dobrze Przemek mówi, że warto tutaj zostawić rysę taką poprzeczną po szlifierce, nie satynować tego wzdłuż, bo wtedy po prostu lepiej widać tą kreskę. Jest na takiej poprzecznej. Lepiej niż gdyby było wysatynowane wzdłuż. No dobra. Ja mam zaznaczone wszystko, co ja potrzebuję. Niektórzy jeszcze sobie zaznaczają samą linię szlifu. Ja to będę robił tak na wyczucie, intuicyjnie. Firmą oferującą dofinansowania. Popełniłem jeden błąd, odruchowo, kiedyś sobie obiecałem, że nigdy tego nie będę robił, że nie będę zaczynał od tej strony, od prawej, że powinienem zaczynać od tej strony, bo ta strona idzie mi gorzej i pewnie nie jednemu tak będzie. Na lewo mam mniejszą kontrolę, te szlify mi troszeczkę, bo no po prostu mniej je kontroluję, nie wychodzą takie, nie zawsze wychodzą tak, jakbym chciał. W związku z czym powinienem zacząć od tej strony, postarać się, żeby wyszło ładnie, a wtedy tą stronę, na którą mam większą kontrolę, dostosować do tamtej. Wtedy mamy symetrycznie. Widzicie, nie używam przystawki. Ja swoją przystawkę mam w tym paluszku. Czyli ja sobie jadę, ruch wyznaczam sobie w ten sposób. O, mój paluszek tak jedzie, tak. Dzięki temu trzymam równą odległość. Dziś ulica Dąbrowskiego. Widzicie? To taki bobolek. I zaś to jest zjebane, kosiarz kurwa fakcji, nie? Nie. Zrobiłem to troszeczkę specjalnie. Ponieważ jest to bardzo częsty błąd, ja zrobiłem tylko troszeczkę. Niektórym ten szlif tutaj, przy wyjściu szlifu, ten szlif bardzo mocno ucieka do góry. Jest to bardzo częsty błąd u młodych, niedoświadczonych szlifierzy. Już wyjaśniam, skąd on się bierze. Najczęstszą przyczyną tego jest chęć zrobienia wyjścia szlifu okrąglutkiego, zaokrąglonego, patrząc od tej strony oczywiście. I teraz co ci, którym tak wychodzi, co robią źle? Otóż nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Chodzi o to, że wiadomo, próbując zaokrąglić tutaj wyjście szlifu, zrobić ten taki ładny próg zaokrąglony, chcemy zrobić kątem w ten sposób, prawda? Tak, o. Problem polega na tym, że ci ludzie, przejeżdżając, robiąc to, odchylają nóż w ten sposób. O, rozumiecie? W ten sposób. I robią to kątem pasa, ten ruch okrągły, półokrągły, odsuwając nóż w ten sposób. A jak to się powinno robić? Zawsze nóż powinien być prostopadle do taśmy. Czyli nawet robiąc ten ruch, nóż musi się odsuwać równolegle, czyli nie prostopadle, równolegle. Ta odległość z jednej strony pasa i z drugiej strony pasa noża musi być taka sama.
Czyli go w ten sposób robimy, w ten sposób. Ja tu teraz patrzę przez kamerę, to może trochę mi nie wychodzi, ale chyba rozumiecie, o co mi chodzi. W ten sposób. Nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Nic tu takich rzeczy. Musi być cały czas szlifowana powierzchnia. I tak. I tak. Żeby i z tej strony, i z tej strony nóż był w takiej samej odległości od pasa. Pomimo tego, że robimy, i te, możemy sobie to troszeczkę, oczywiście ten pas tutaj wystawić. Będzie wtedy nam ładnie to wychodzić. Ja jeszcze na razie jestem daleko od tej fazy. Myślałem, że mi będzie to ciężej szło, ale idzie mi całkiem nieźle. Myślałem, że tego się po prostu nie zapomina, tak jak zjazdem na rowerze jest. No wychodzi mi całkiem nieźle. Spodziewałem się zaś czegoś gorszego, ale znowu chyba się za bardzo bałem. Jak sami widzieliście na początku, bałem się. Teraz może słowem o bezpieczeństwie pracy przy szlifierce. No to tak wiadomo, kto tam chce, niech używa okularów ochronnych. Maseczka się przyda, bo to jednak pył, ale to jest raczej ciężki pył. To jednak przy szlifierce, przy cięciu szlifierką kątową, tą tarczą czarną, jest gorsze zasypienie niż przy tym. Może się przydać czapeczka z daszkiem, jeżeli się mocno pochylamy, to żeby przypadkiem nie dotknąć pasa. Oczywiście dużo jest zawsze takich uogólnień i mitów na temat tych szlifierek, że one są takie krwiożercze, że pękają pasy, rysują twarze i tak dalej. A to wszystko zależy od konstrukcji tej szlifierki. Ta szlifierka jest niska, raczej długa niż wysoka. Jest dużo bezpieczniejsza. Mi się pas zerwał kilka razy, niestety. Kilka razy mi się zerwał i nigdy mi się nic nie stało. Nie zdążyłem zareagować. Raz mnie ostrzegł, bo zaczął się trząść i poczułem, że pęknie. To się po prostu odsunąłem. A ze 3 czy 4 razy mi pękł bez żadnego ostrzeżenia i absolutnie nic mi się nie stało. Pas mnie nawet nie dotknął. Bardzo szybko się schował pod szlifierką. Także zanim zdążyłem się kapnąć, co się stało, pas już leżał i tylko się kręcił silnik. Także to tak. Kolejna sprawa. Powiadają, że w rękawicy nie można robić, bo wciąga, nie? To jest według mnie to już jest troszeczkę przesada, nie? To ja nie wiem, skąd to się wzięło. Owszem, należy się bać wiercenia, bo wiertło może chwycić, piły, jakieś krajzegi, bo to zęby chwytają, nie? A to ta szlifierka nie wciągnie szlifierki, no. Przepraszam, ta szlifierka nie wciągnie rękawiczki, no ludzie, nie przesadzajmy. Dotknąłem setki razy rękawiczkami tutaj i nigdy się nic nie stało, bo ona przytrze tą rękawiczkę, ale jej nie wciągnie. Co, stało mi się coś? Nic się takiego nie stanie, ta szlifierka nie wciągnie rękawiczki. No ale jeżeli ktoś się boi, no to jego sprawa. Ja mnie osobiście blank parzy z tej strony, jeżeli dotykam tymi palcami, no to zaczyna się grzać, wiadomo. Więc wolę sobie to robić w rękawiczce. Ale nigdy mi się nie zdarzyło, tak jak kilka lat korzystam z takiej szlifierki w różnych miejscach, nie zdarzyło mi się, aby to wciągnęło rękawiczkę. Za to może wciągnąć nóż. Jeżeli nie będziecie szlifować krawędzią pnącą do góry, tylko odwrotnie, w dół, no to może wam się nóż zaklinować, wiadomo. Trzeba dbać o tą szparkę i raczej szlifować krawędzią pnącą do góry. Także tak, ja bym proponował robić w ten sposób. Pierwszy odruch, wiadomo, jak dostałem od Przemka Maximusa, to pierwszy odruch był taki, że chciałem szlifować w ten sposób, ale bardzo szybko, jeszcze tego samego dnia parę razy popróbowałem i już mi lepiej wychodziło szlifowanie krawędzią pnącą do góry. No to tyle słowem o bezpieczeństwie pracy. No. Pierwszy nóż po bardzo długiej przerwie szlifowany, mój. Troszeczkę nie wyszło tak jak chciałem, mówiłem ta strona gorzej, dlatego tą dostosowałem pod tamtą, bo tą lepiej kontroluję. No ale ja to wyjdę, dalej jest nadal troszkę pochylony. Już dokończę, wykończę to ręcznie, także będzie ładnie, ładne zaokrąglenie. Jestem bardzo zadowolony. 4 mm ma. Ale myślę, 4 mm to jest już taka
ta górna granica przy nożach tak, takich ogólnoużytkowych. Zazwyczaj najczęściej korzystamy z blach o grubości między 3 a 4 mm. Przemek, ty też. To myśliwskie to jest tak 3 mm. Jeśli bardziej do cięcia, jeżeli mają być bardziej żyletkowate, to 3 mm i wtedy szlify też wysokie, to wtedy bardziej stawiamy na cięcie, a 4 mm to już bardziej takie noże mocniejsze. Chociaż to oczywiście też dużo zależy od szlifu, bo jeżeli będzie nóż miał pełny płaski szlif, no to wiadomo, że też wtedy ten kąt szlifu jest ostrzejszy. Także gdy geometria samej blachy, geometria szlifu także wpływa na jego wytrzymałość i to, w jaki sposób nóż będzie ciął. Kwestie grubości krawędzi tnącej mówimy jeszcze później. No, a powyżej 4 mm to już taki się robią trochę łomy, nie? Już na przykład z takiej stali NCV-1, która nie należy do takich super mocnych, jak na przykład sprężynówka, to na blanku 3,8 mm, gdzie szlif był do połowy, to spokojnie można się wieszać, stawać, jeżeli jest wszystko dobrze, jeżeli jest dobrze przeprowadzona obróbka cieplna. A jak widzę nieraz, że ludzie robią takie 5-milimetrowe noże i jeszcze dajmy na to z jakiejś stali sprężynowej, no to już są typowe łomy, nie? To już wiadomo, tak, takimi nożami to można podważać płyty nagrobne i kasację auta. Kasację auta, no, robić i to jest pogromcy sprzętu AGD w domu, nie? Lodówkę, ktoś chce rozwalić, popuść lodówkę dla zabawy, no to wiadomo. To wtedy polecam 5 mm, szlif nie za wysoki, sprężynówka i można ciąć blachy. Jak widać. Pierwszy przejazd zawsze robię taki próbny, żeby jak gdyby wyczuć kąt, który chcę złapać. Nie? To jest pierwszy przejazd, wiem, że teraz że będę ten kąt zmniejszał. Coraz bardziej będę się przybliżał do taśmy. Pokażę to na rysuneczku. Czyli jak gdyby pierwsze podejście, to mi wychodzi takie, że patrząc na przekrój blanka w ten sposób, tu mamy stronę blanka, która będzie krawędzią tnącą. Czasem będzie to tak wyglądało, nie? Tutaj mam wyznaczony tak wstępnie środek. Tutaj jest przypuszczalna wysokość szlifu, czyli ta linia. No to zaczynam sobie tak raczej ostrzej. Później z każdym kolejnym przejazdem przez taśmę staram się ten kąt troszeczkę zwiększać i robić w ten sposób, nie? Jak gdyby w ten sposób to rozpracowuję. Widać coś tutaj? Widać, nie? Kiedy już mam dużą część tego szlifu zrobione, ale jeszcze mi brakuje, to oceniam, czy raczej powinienem atakować ten kąt, zmniejszać, żeby zbliżyć się, ścienić krawędź nocą, a zachować wysokość. Na przykład jeżeli już mam, jestem bardzo blisko wysokości, ale krawędź nocą jeszcze grubą, no to ten kąt jak gdyby z powrotem trzeba zwiększyć. Robię to po prostu naciskając bardziej tymi paluszkami. Wyczuwam tą powierzchnię sobie, przylegającą do taśmy i wtedy bardziej się koncentruję na większy docisk bardziej u góry, bliżej krawędzi tnącej. A jeżeli odwrotnie, jeżeli mam już bardzo blisko krawędzi tnącej, a jeszcze daleko od linii szlifu, od wysokości szlifu i chcę ten kąt zmniejszyć, kąt szlifu, zaostrzyć go, no to wtedy wiadomo, bardziej się zbliżam ku dołowi, ku granicy tej linii. A jeżeli oceniam, że jest dobrze, że tylko kwestia kontynuowania, że kąt już jest odpowiedni, no to po prostu staram się wyczuwać, żeby naciskać równomiernie na całą tą płaszczyznę. A jak w połowie szlifu paluch się zaczyna parzyć? No to ostudzę. Palce oczywiście. O dziwo dużo częściej palce. To oczywiście właśnie też kwestia, dobre pytanie, kwestia oczywiście teraz do tych, co robią w twardym. Wy musicie oczywiście bardzo często blank przechładzać. Jak jest świeży pas, to praktycznie jestem w stanie zrobić no, 50% przy takim dużym nożu, to jest dosyć już spory nóż i dosyć gruby 4 mm, także z tego szlifowania trochę jest. No to można powiedzieć do połowę z szlifu jednej strony jestem w stanie zrobić bez żadnego studzenia. Nie? Nie robię na hama, nie cisnę na hama, sobie przejeżdżam parę razy. Jak czuję, że zaczyna gorąci, zbliża się do 100 stopni, że już te palce zaczynają, robi się to nieprzyjemne, no to albo sobie odpuszczam, albo przechładzam blank. Można, jak mi się bardziej śpieszy, no to sobie biorę i palce raczej sobie chłodzę, nie? No i ostry pas. No i ostry pas, no oczywiście, ostry pas. A do tych, co robią w twardym, no to wy oczywiście musicie dużo częściej przechładzać. Jak tylko czujecie, że się blank już robi ciepły, no to już dla bezpieczeństwa przechłodzić. Czym bliżej jesteście końca pracy, czym bliżej już ten szlif jest zrobiony,
Oj, wypadło mi. Czym bliżej jesteście końca pracy, czyli już prawie ten szlif jest zrobiony, nie? Już zostaje kilka pociągnięć, to tym bardziej musicie być ostrożni, bo to się robi coraz cieniej przy krawędzi tnącej, więc coraz szybciej może się zagrzać, nie? Duża ilość materiału szybciej odbiera temperaturę, no bo stal dosyć bardzo szybko przewodzi ciepło w porównaniu do powietrza, dajmy na to. Więc to ciepło ucieka. A czym bliżej tu jesteśmy, tym bardziej musimy uważać, bo jak szlifując z jednej strony, jak zobaczymy barwy nalotowe z drugiej, no to w przypadku tych, co robią w twardym, no to już jest też po zawodach. Nie? Także ja bym po prostu za każdym razem chłodził. I bardzo bym dbał o to, żeby pas był ostry. Dla tych, co robią w twardym. Ci, co robią już w zmiękczonym, to już w tym odcinku nie będziemy dzielić na tych, co wzięli z kurtowni, a na tych, co odzyskują są. Przyjmujemy, że wszyscy mamy zmiękczone te noże lub kupioną już miękką, także w tym odcinku nie będziemy tutaj tego podziału robić, bo to nie ma sensu. Gdzieś 20-30 minut tak wstępnie zrobić ten szlif, nie? Teraz troszeczkę jeszcze oglądania, czy równo, gdzieś poprawkę, ewentualnie tutaj muszę troszeczkę... Nagrywasz? Tak? Muszę tutaj troszeczkę dostosować ten czubek pod tą stronę. Tu taki dźwięk lepszym łuczkiem. Tutaj tak bardziej nagle zakręca. Tutaj muszę troszeczkę podciągnąć tu górę. Tu jest, to zaokrąglenie jest mniejsze. Też tu, tutaj bardziej podchodzi. A tutaj szybciej opada, nie? To są też rzeczy, które można ewentualnie ręcznie, już przy ręcznym satynowaniu można podciągnąć. Papierkiem troszeczkę się postarać, jeżeli komuś to nie wchodzi na szlifierz. Ja czasami też się podobałem, bo to zależy od dnia. No zatem pora zabrać się teraz za fałszywkę, za przepchnięcie tej ości ku czubkowi. Czyli jak widzicie, robimy najpierw normalnie szlif. Zaznaczyłem sobie, jak tą oś muszę przepchnąć. Roboty będzie niedużo. Ja to lubię robić kątówką teraz. Ze względu na to, że tutaj mi ten po prostu czubek tak spada. To troszeczkę utrudnienie. Próbowałem nieraz to robić na taśmówce, to mi nie bardzo wychodziło. Dlatego stwierdziłem, że łatwiej mi to po prostu robić kątówką. Można to zrobić przed szlifem. Przepraszam, przed hartowaniem, ale można także zrobić to już po hartowaniu, jeżeli to jest na tyle mało pracy, że można to zrobić po hartowaniu. Ma to swoje plusy i minusy, wiadomo, po hartowaniu jest ryzyko, że się coś przygrzeje, ale za to taki szlif, jak jest teraz pozostawiony, pozwala łatwiej utrzymać równość noża po prostu po hartowaniu, nie? Nie wypaczy się tak łatwo, bo możemy go zaraz po hartowaniu ścisnąć pomiędzy jakieś ciężkie blachy, a jak będzie ość, to jest coś troszeczkę trudniejsze. No ale wiadomo, to wszystko ma swoje plusy i minusy. Będę to robił po prostu z pomocą kątówki tarczą. Będę atakował w ten sposób. To jest dosyć łatwe. Tarcza taka, o wiadomo, jak to mówią, azbestowa, płaska. I poprawię później troszeczkę lameleczką. A po zrobieniu tej fałszywki postaram się wam pokazać jeszcze, jak podejść do pełnego szlifu z pomocą kątówki. Chyba wszystko jasne. Oczywiście należy sprawdzać, czy ten kąt tutaj, patrząc od strony grzbietu, schodzi się symetrycznie z jednej i z drugiej strony. No i to cała filozofia. No to na tą chwilę to tyle. Zrobimy drugie podejście jeszcze do szlifowania, bo nie chcemy robić godzinnych filmów, a jeszcze muszę pokazać wam dokładniej, jak się robi szlify kątówką, oraz Przemek musi nam zademonstrować, jak on wykonuje takie same szlify z pomocą przystawki, czyli bardziej po amerykańsku. Kończę już ten filmik i tak ma blisko pół godziny, a wiem, że godziny filmów to nikt nie chce oglądać, także zobaczymy się pewnie po świętach, także życzę wam wesołego Alleluja. Dziękuję z góry za komentarze, za wszelkie łapki i oczekujcie
Aha, jeszcze no w kolejnej części omówimy także kwestię grubości krawędzi tnących. No i co tam jeszcze przyjdzie do głowy? Co jeszcze jest istotne w sprawie szlifowania noży? Także żegnam, pozdrawiam i dziękuję.